W zimowej scenerii witamy z Terespola, miasta na wschodzie. Tutaj słońce wstaje dzień w dzień. Te słońce w Polsce, właśnie w tym mieście, jest witane na samym początku. Ze mną burmistrz tego miasta, Jacek Danieluk. Panie burmistrzu, Terespol roku 2012. Jest zima, koniec roku, ale jakie to jest miasto właśnie roku 2012? Witam serdecznie. Terespol, miasto 6000, przygraniczne, niezwykle znane w Polsce. Wszystkie znaki, drogowskazy w Warszawie prowadzą bezpośrednio na Terespol. Także jesteśmy znani nie tylko w kraju, ale również w Europie. No co ja mogę powiedzieć? Ja się na przykład z budżetu roku 2012 niezwykle cieszę. Został on wykonany, mamy końcówkę roku, w 100%, nawet z lekką nadwyżką. Był to rok, uważam, jeden z kolejnych przełomowych, mnóstwo inwestycji. Zakończyliśmy dwie największe inwestycje w historii dziejów miasta Terespol. Jedna, która trwała 3,5 roku, kanalizacja, 26 km rur kanalizacyjnych, ponad 70% powierzchni skanalizowanej. Powierzchnia miasta była skanalizowana zaledwie w 30-paru procentach. Druga wielka inwestycja, we wrześniu oddaliśmy odnowione centrum miasta. Inwestycja za ponad 2 miliony złotych. Dodatkowo były generalne remonty dróg, wiele kilometrów nowych chodników powstało i co mnie niezwykle cieszy, coraz więcej inwestorów pozostawia swoje pieniądze w Terespolu. Powstają nowe budowle głównie o charakterze handlowym, ale to nas cieszy, bo miasto przygraniczne, gdzie tuż za rzeką Bug znajduje się Brześć, miasto wielkości Lublina, ponad 300 tysięcy, czyli ja przyszłość Terespola widzę w tym, że stanie się to polską stolicą wschodnią handlu. Burmistrz jest zadowolony z roku 2012. Dużo daje znakomity, fajny sąsiad, czyli 300-tysięczny Brześć. Dużo z tego miasto Terespol czerpie. To teraz zabawmy się. Jest taki Wróżbita Maciej, to teraz będzie Wróżbita Jacek. Panie burmistrzu, 2013. Co ciekawego może zdarzyć się w roku 2013? Tutaj fajnie pan to ujął. Burmistrz jest zadowolony. Jeszcze lepiej by było, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, w co głęboko wierzę. Co będzie w roku 2013? No tu też mamy przygotowany budżet na rok 2013. Bardzo fajna sprawa. W październiku bieżącego roku podpisałem umowę na budowę przedszkola, dokładnie rozbudowę zespołu szkół publicznych numer 1 z przeznaczeniem pod przedszkole. W Terespolu jest przedszkole w tej chwili zabudowa niezwykle zdewastowana, praktycznie nadaje się tylko i wyłącznie do rozbiórki. Będzie to przedszkola na ponad 100 naszych najmłodszych, wspaniałych mieszkańców. Spełni to oczekiwania mieszkańców, mam nadzieję, że w 100%. Termin realizacji inwestycji, zakończenia to jest wiosna roku 2014. Przewidujemy, że jesienią roku 2014 otworzymy nowe przedszkole. Co dodatkowo? Dodatkowo kolejne generalne remonty, budowa dróg, chodników i chciałbym bardzo mocno wyremontować albo wybudować nowy stadion miejski. Czekamy w tej chwili na możliwość składania wniosków. Warto zamieszkać w Terespolu? Warto zamieszkać w Terespolu. Terespol w ostatnich latach niezwykle dynamicznie się rozwija, także ja serdecznie zapraszam do gościnnego, niezwykle przyjaznego miasta Terespol.